Nazywam się Michał Tkacz i witam Cię w podcaście Motoryka Człowieka. Jest to podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi, którzy są związani ze światem sportu, ze światem przygotowania motorycznego oraz z psychologią. Ludźmi, którzy mnie inspirują i od których nieustannie zdobywam wiedzę. Wgłębimy się w tajniki treningu na najwyższym poziomie, zarówno od strony zawodniczej, jak i od strony trenerskiej. Zobaczymy, co nimi kieruje podczas przygotowań, jakie cele przed sobą stawiają oraz co ich motywuje do działania. A dzisiaj moim gościem jest Karolina Pęk, złota i brązowa medalistka na igrzyskach parolimpijskich z Rio de Janeiro oraz brązowa medalistka z Londynu w tenisie stołowym. Na co dzień jest zawodniczką bronowianki Kraków, a na ostatnich mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych w Słowenii została wicemistrzynią świata. Porozmawiamy o treningu mentalnym w przygotowaniach sportowca, o różnicach szkoleniowych w Polsce i w Chinach oraz o znaczeniu treningu motorycznego w tenisie stołowym. Zapraszam do rozmowy. Witam cię Karolino! Dzień dobry. Jesteśmy u ciebie w klubie w Bronowiance, więc zacznę od pierwszego pytania. Jak trafiłaś do Krakowa? Do Krakowa trafiłam e, dzięki moi, e, mojemu trenerowi, aktualnemu Ksukajowi. Pamiętam, jak e, dwa lata przed igrzyskami w Rio. E, przepraszam, w Londynie w 2012 roku e, spotkałam trenera Kaja na zgrupowaniu w Ostródzie. On wtedy był jako trener kadry Narodowej Seniorów. I wtedy z nim zagrałam bodajże 3-4 treningi, i on wtedy zaczął mi opowiadać o ośrodku w Krakowie. Zaczął mnie namawiać do przejścia, i pół roku później y, wyszło tak, że przyjechałam z mamą na tydzień na treningi do Krakowa, y, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I poczekaliśmy kolejne pół roku, jak skończyłam kolejną klasę w gimnazjum, i zdecydowałam się na przejście do bronowęki. Moja mama dała mi wolny wybór, chociaż wiedziała, że, że na pewno wybiorę to, tą bronowiankę. I długo się nie zastanawiałam nad tą decyzją i w sumie nigdy, nie żałowałam jej nigdy. I podsumowując to, to wszystko jest dzięki Ksukajowi. Czyli to był 2010 rok mniej więcej? Jak przechodziłaś do liceum? Chyba 2011. No, 2011, jakoś tak. 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 Wtedy przyszłaś tutaj do Krakowa do liceum? Tak, to była pierwsza liceum. Od razu jak zaczęłaś mówić, mówić o trenerze, to przejdziemy sobie do przygotowania w tenisie stołowym ze strony polskiej i ze strony chińskiej. Czy są różnice? Jakie to są różnice i w czym to naj, naj, najczęściej się objawia? Teraz bardzo dobrze mogę przedstawić te różnice, ponieważ w tym roku, w sierpniu, cały miesiąc spędziłam na przygotowaniach w chińskim ośrodku Zending. Ten wyjazd też załatwił mój trener Xukai. Byłam tam sama przez miesiąc. Po powrocie wszystko przeanalizowałam, różnice pomiędzy treningami, czy nastawieniem i przygotowaniem zawodników. Różnice są we Praktycznie we wszystkim podejście do treningu zawodników jest na o wiele, wiele lepszym poziomie. Trengi odbywały się także dwa razy dziennie. Czasowo wyglądało to podobnie, ale trening był bardziej. Intensywnie, więc bardziej to odczuwam. Wszystko w ogóle było na innym poziomie, warunki do gry, było więcej trenerów, lepsze przygotowanie, wszystko było na dużo, dużo większym poziomie. I gdzieś słyszałem 6 godzin treningów dziennie, mniej więcej? Mniej więcej 6 godzin treningu dziennie, plus dodatkowo, czy godzina na siłowni, czy rozciągania, więc wychodzi 7 godzin dziennie. O, to kawałek czasu. A ty tutaj w Polsce ile mniej więcej czasu na to poświęcasz? Mniej więcej 6 godzin. Czyli teraz już to jest porównywalne? Porównywalne, ale tak jak mówiłam, intensywność treningu w Chinach jest dużo większa. Dużo większa, okej. Okay. A to się objawia głównie w treningu takim już specjalistycznym, jak jesteście i gracie między sobą? Czy, 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 czy jak, jak to wygląda? To wygląda tak, że 2,5 godziny rano i popołudniu było gry na stole, plus po każdym treningu pół godziny treningu fizycznego. To były takie drobne rzeczy, czy na drabince, czy zmacanie mięśni brzucha. Tutaj w Polsce wygląda u mnie trening inaczej, ponieważ trening motoryczny fizyczny mam oddzielnie, oddzielnie o jedną godzinę w, w ciągu dnia z Pawłem, oraczem i tak jakby bardziej czasowo jest to ustalone. I z Pawłem też się spotykacie około pięciu, razy, 4-5 razy w tygodniu. Tak, trenuję 5 czy razy w tygodniu. Czasami troszeczkę mniej, to zależy od tego, czy mamy siłę, czy nie. Paweł powiedział w poprzedniej rozmowie, że często musicie hamować, bo chciałabyś troszkę <gry> bardziej poczuć ten trening, być, być bardziej zmęczona. Dokładnie tak, to nie tylko Paweł mnie stopuje, też trener Kai i niektóre inne osoby. Jeszcze w swoim słowniku nie mam takiego słowa jak stop albo sobie odpuścić czasami, chociaż ostatnio się uczę, że czasami lepiej odpuścić i lepiej, to, lepiej na to wyjdzie. Paweł cały czas mi na to powtarza i ostatnio, chyba dwa, dwa tygodnie temu zrobił mi cały tydzień wolny po tygodniu nie wiedziałam co ze sobą zrobić tylko czekałam na pierwszy trening z Pawłem. Czyli przyzwyczajenie do treningu, ta, ta aktywność fizyczna, to nagle odcięcie i, i brakuje czegoś. Tak, tak, to czasami się przydaje. 3-4 dni wytrzymuję, piąty, szósty, siódmy dzień już po prostu już ciężko. Sportowiec nie wie co ze sobą zrobić. Szczerze mówiąc, jak widzę, widzę, widzę w sporcie to rzadko się z tym spotykam, że ludzie może nie tyle wyczekują tego treningu, co Czekają aż się skończy i kolejny trening, a trenerze może coś zmienimy, może nie będziemy robić tego, może nie będziemy robić tego, a, ale u Ciebie widzę, że jest, jest zresztą inaczej. Tak, to, to ja z tego czerpię po prostu przyjemność, czasami oczywiście zdarzają się momenty, że po prostu już nie daję rady nie, dosyć, to każdy ma coś takiego, nie tylko w sporcie, czy w swojej pracy. Ale ja staram się czerpać z tego przyjemność, i teraz mi się to udaje. Mam nadzieję, że przez kolejne 10 lat, gdzie chcę grać jak najdłużej, dalej będę czerpać z tego przyjemność. To, co mnie zawsze uderza, jak no, twoje trening widzę z reguły u nas tuje treningowym od czasu do czasu, to większość ludzi ma jakieś wymówki, ograniczenia, ale jak widzę na ciebie, jak ty zapieprzasz na tym treningu, jak lejesz siebie siódme poty i mimo, że, nie wiem, nie masz siły, masz gorszy dzień, to ciśniesz i to taka naprawdę motywacja się włącza, że ja teoretycznie mogę wszystko, a mówię, że, nie wiem, że mnie głowa boli, że źle spałem, czy, 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 czy brakuje motywacji? Więc naprawdę szacun za to, za to, co robisz, i mam nadzieję, że dalej tak będzie, bo zresztą po rozmowie z Tobą słyszę, że rzeczywiście idzie to w coraz lepszym kierunku. Dziękuję za te słowa, że rzadko takie słyszę. Chociaż od siebie też w ogóle nie mam żadnych pozytywnych myśli, czy czegoś takiego, bo ja zawsze od siebie wymagam coraz więcej. Ale tak jak mówiłam, Paweł jest taką osobą, która zna mnie najlepiej od tej strony wie na czym musimy pracować i to wszystko jest y, dzięki niemu i to on da, bardzo mnie motywuje do treningu, Czas, czasami też mamy siebie dosyć, ale wiadomo y, dajemy radę i tak jak mówiłeś, y, zawsze daję siebie 100%, więc tylko dziękuję za te słowa. Widzę, że masz takie, takie, coś, takie coś samego w głowie jak ja miałem ze sobą epizod schudnięcia, to dla wszystkich było z zewnątrz: wow, fajnie, no, jakoś tam lepiej wygląda, ale sam jak dla siebie ja w ogóle nie traktowałem jako coś, nie wiem, potężnego, że coś zrobiłem, tylko po prostu zrobiłem swoje i tyle miałem wyznaczone plany i, i szedłem tymi krokami. Widzę, że masz bardzo, bardzo podobnie. Ostatnio byłaś na mistrzostwach świata? Mistrzostwa świata. Tak, tak. świata to były w Słowenii. W Słowenii. Jak tam się czułaś na tych Mistrzostwach Świata? Wygrałam srebrny medal indywidualnie. Turniej oceniam dobrze. <grytanie> Zawsze mogło być lepiej. Bardzo żałuję przegranego w finału 3-2, ponieważ miałam 2-0 w setach i 11-10 w punktach, dzieliłam dzieliła mnie jedna piłka zwycięstwa. Ale ogólnie podsumowując, cały turniej wychodzi na plus. Na poprzednich miastach Świata nie byłam w ogóle, nie miałam w, w medalu idealnie. Teraz jest srebro. Za 4 lata... Znowu jest taki sam cel, czyli złoto. Wracając do, do samej gry, to jest duży, duży postęp. Mam jeszcze rezerwy w treningu mentalnym. To była jakby moja, moja słabość podczas tego turnieju. Pod względem technicznym oraz motorycznym, to jestem o kilka poziomów wyżej od moich zawodniczek, więc to jak zwykle dzięki trenerowi Kajowi i Pawełowi. Czyli to poszło na zdecydowanie wyższy poziom przez te miesiące, miesiące współpracy. Tak, tak, to z Pawłem już trenuję ponad dwa lata, to czuję ogromną różnicę. Porównając, jestem już pięć lat, więc jest coraz, coraz lepiej. A ile meczów wtedy rozegrałaś na tym turnieju, tak mniej więcej? Około sześciu. Sześciu, okej, okej. Okay, okay. I do tego, tego finał, ale ładnie powiedziałaś, wygrałaś drugie miejsce, a nie, że przegrałaś mecz finałowy i to już jest ta zmiana tak. twoja kolejna. <laughs> czy ten turniej był taki dla ciebie mega wymagający fizycznie, czy go przetrwałaś tak w miarę dobrej kondycji? chyba bardzo wymagająco fizycznie po turnieju. Potrzebowałam kilka dni nie przerwy, żeby dojść do siebie. Możliwe, że to ten przegrany finał też na mnie tak wpłynął, bo psychicznie też nie czułam się zbyt bardzo dobrze, więc musiałam kilka dni sobie dać, dać spokój z tenisem, przeanalizować całe mistrzostwa, ten przegrany finał, ale teraz jest już tylko lepiej, więc... Ty kilka dni przerwy wyszło na plus. Wspomniałeś o treningu mentalnym, czyli to jest ten aspekt, nad którym może nie większość czasu będziesz teraz pracować, ale mocniej się skupisz, tak? Korzystasz, korzystasz z pomocy eee, Tak, tak. Od pół roku współpracuję z trenerem mentalnym Antonim Mieleckim. Od tego czasu czujesz, że, że po prostu jestem inną osobą, jak mówiłam, moja pewność siebie jest na, była pół roku temu na niskim poziomie. Teraz jest już coraz lepiej i coraz lepiej. Oczywiście też pracujemy nad innymi sferami, czyli koncentracja, przygotowanie do treningu, do zawodów. Współpracujemy dalej. Mam nadzieję, że będziemy współpracować jak najdłużej. I tak jak mówiłam, teraz odczuję, że to jest chyba moja największa słabość. Przeglądałem różne wywiady i wywiad w formie wideo, Znaczna różnica, bo to myślę, że tam gdzieś było dwa, trzy lata różnicy, ale zdecydowanie inaczej wyglądasz i zdecydowanie inaczej również się wypowiadasz, co zresztą widać, że, że idzie to wszystko w dobrym, w dobrym kierunku. Odnośnie wicemistrzostwa świata, tego aspektu psychicznego, poczułaś już w, tym, w którymś momencie, że ten mecz jest wygrany, czy, czy, czy jakoś odpuściłaś, czy się zdekoncentrowałaś? Na czym polegał ten, ten problem? Pamiętam, że po pierwszych dwóch setach, gdzie wygrywałam 2-0, była taka myśl, że OK, jest dobrze, że. że że wygram ten finał, ale nie było takim myślę, że już jest koniec, że przećwiczka się podała, nigdy takim się nie dopuszczam do swojej głowy. Trzeci set y, przegrywałam 10-6, zrobiłam na 11-10 dla siebie, już jest pierwsza piłka meczowa i właśnie w tym momencie y, zawiodła mnie moja głowa, bardzo się pośpieszyłam, to, to moja. Y, bardziej trzeba było poczekać, bardziej przeanalizować co można zagrać, jak zdobyć punkt, a wtedy za bardzo się pośpieszyłam i straciłam ten pierwszy punkt, później kolejnego seta. Kolejny set, znowu przegrywałam 10-4, zrobiłam na 10-9 i przegrywa, przegrałam 11-9, więc to dwie, trzy piłki decydowały o tym, czy wygram mecz. Z kolei już w piątym secie decydującym, gdzie źle go rozpoczęłam, znowu kilka złych decyzji, 2-3 punkty mi przyjdziczka odjechała, gdzie to ma bardzo dużo, dużo znaczenia w piątym decydującym secie. I kiedy już było w punktach 9-4, chyba 8-4 już pojawia się na taka myśl, że kurde, nie udało się, ale jednak walczymy dalej, ciśniemy dalej. Już po samym finale, po ostatniej piłce była taka myśl, że znowu przegrałam ważny mecz, finał, gdzie miałam jedną piłkę meczową, dwie, trzy piłki mnie dzieliły od zwycięstwa. Później do głowy mi znowu myśl, przegrany półfinał w Rio, gdzie w decydującym piątym secie miałam 9-5, czyli znowu dzieliły mi dwie piłki od zwycięstwa. I znowu wtedy się bardzo pośpieszyłam, i tak mi się przypominały wtedy te wszystkie takie decydujące momenty, gdzie zawiada mnie właśnie głowa, i o tym właśnie cały czas mówię, że właśnie ta głowa jest moją słabością. A co jest twoją inspiracją, taką motywacją do tego, żeby właśnie wziąć się po tych trzech, czterech dniach po zakończeniu turnieju i dalej trenować, dalej cisnąć i wzmacniać te swoje słabe punkty? <śledztwo> moim, <śledztwo> znaczy, nie mam takiej osoby, która mnie jakby motywuje, to można znaleźć na co dzień, jak Paweł, czy, czy moje, może moje koleżanki z klubu, czy nad filmiki na YouTube sobie poglądać, ale moim takim takim celem jest właśnie to wygranie złego medalu w Tokio w singlu i w drużynie. I obok mojego łóżka leży taki mały plakacik z Tokio 2020 i po prostu jak się budzę, to widzę go. To jest pierwsza rzecz, którą widzę. Więc od razu, z samego rana wiem, po co muszę wstać, i po co muszę trenować, i jakby nic innego się nie liczy. Urodziłaś się z wrodzoną wadą ręki. Tak, no. to jest około porodowe porażenie splotu barkowego. Tak to mm -hmm. się dokładnie nazywa. No i praktycznie nie możesz wykonywać nią żadnych ruchów, chociaż z rozmowy z Pawłem, coś tam drgnęło, coś się poprawiło. E, tak, z Pawłem e, pracujemy nad tą prawą ręką, żeby miał jakoś. E, wzmocnić, bo jest zanik mięśni, nie mogę kompletnie żadnego ruchu wykonywać, ale staramy się to na tą prawą rękę przeznaczyć godzinę tygodniowo, żeby ją poprawić. A normalnie piłeczkę możesz trzymać w tej ręce? Już... Eee, jest tak, że piłeczkę do serwisu podrzucam z rakietki, czyli z nowej ręki. Nie mogę przytrzymać nic w tej prawie no, Chociaż widelec czy zwykłą piłeczkę mogę przytrzymać, ale nie mogę wykonać ruchu, żeby mhm. ją na przykład podrzucić. Ile przeszłaś operacji w międzyczasie po urodzeniu? w dzieciństwie przeszłam, tego co pamiętam, z mm -hmm. dzieciństwa, mało się pamiętam, Ma cztery operacje. I one rzeczywiście polepszyły stan tej ręki? Z czy tego, co był... opowiadała mi mama, to tak było. Okej, okay, okej, okay. no, tak no, było. no to było, tak, no bo to, to było dawno. Nic, pamiętam tylko, że moje dzieciństwo wyglądało w pobyty w szpitalach, w klinikach, czy w Wrocławiu, czy w Toruniu. Wydaje mi się, że to po pomogło, chociaż trzy, cztery lata temu pojawiła się propozycja, żeby zrobić kolejną operację, która by tą rękę mi wyprostowała. Ale już sama podjąłam taką decyzję, że tej operacji nie chcę, bo lepiej jest jak ta ręka jest zgięta po prostu. Jeśli ta ręka była wyprostowana, to wydaje mi się, że bardziej by mi przykazała i już się po prostu do tego przyzwyczaiłam. Tak, i mógłby to być bardziej już nienaturalny wtedy ruch tak, dla Ciebie i tak. to mogłoby bardziej blokować, aniżeli, aniżeli pomagać. A czy trening na początku traktowałaś jako swoją tą taką rehabilitację? Nie, to nie, na pewno nie była dla mnie rehabilitacja, bo przed tenisem słowem grałam w piłkę nożną. Piłka nożna była moim takim taką jakby pierwszą miłością sportową, z tym chciałam wiązać karierę. A później pojawił się tenis słowy, Brałam tenis. Z tego wyboru nie żałuję. A co do rehabilitacji, to później w gimnazjum. Przez trzy lata chodziłam na rehabilitację. Do tej pory <grywania> pamiętam, jak nie, nie, nie lubiłam na to chodzić, bo uważałam, że nigdy mi to nie pomoże, ale do tego zmuszała mnie mama, więc mówiłam, na to się Tak, codziennie. Do tej pory do, mam 20 lat, to nie chodzę na żadną rehabilitację. Raz w tygodniu trenujemy z Pawem tą prawą rękę i uważam, że jest zdecydowanie lepiej. A jakie są tutaj w związku z tą ręką największe? Twoje ograniczenia w tenisie stołowym. Na pewno prawa ręka dużo wpływa na małą koordynację ruchową, mm -hmm. na utrzymanie stabilności, i to są dwa chyba największe takie problemy co do tenisa stołowego. Znaczy, tak, z jednej strony nie możesz użyć tej ręki, a z drugiej strony mamy do czynienia z tym, że druga strona jest mocno dominująca. Tak, jak tak, tak. Czy, czy odczuwasz właśnie te, jakieś takie dysbalanse mięśniowe, że dominacja tej jednej strony powoduje, że masz jakieś dolegliwości bólowe, coś się dzieje? Tak. Przy, pamiętam przed RIO, rok przed, mieliśmy specjalne badania w CEM się w Warszawie. I poszłam do ortopedy, ortopeda mi powiedział: Ja do ortopedy mówię, że mam bóle w kręgosłupie. I to od góry, od do dołu, od coraz wyżej, do samej szyi. Ortopeda nie dał mi pozwolenia ja na grę w tenisa słowego, to było pół, chyba pół roku przed igrzyskami. Gdzie to, to był taki też moment, że się zamamamam, nie mogłam normalnie trenować, nie pozwalali mi grać w teńce tu za pół roku igrzyska. I wtedy zaczęła się seria właśnie badań, później wizyt u fizjoterapeuty i myślę, że to było właśnie spowodowane tą koordynacją, tym zanikiem mięśni, ale powiem, że wtedy jeszcze nie współpracowałam z pubem, dlatego właśnie to się pojawiło, a od czasu kiedy pojawił się trening fizyczny... W co w moim życiu, to takich problemów w ogóle nie ma. W treningu motorycznym możecie mniej więcej pracować nad wyrównaniem tych tak, dysproporcji, tak, tak, prawda? A coś się, jak to się w końcu wyjaśniło? Dzięki wizytom u fizjoterapeuty poprawiłeś ten stan zdrowia czy zawzięłaś się yy, i, i poszło? Tak, dzięki fizjoterapeucie polepszyło po, po się. Wtedy też zaczęłam wykonywać jakieś z tego pamiętam, ćwiczenia na, na plecy, na, na prawą rękę. Bo mnie nadtrenowałam na, na stole, więc było mniej treningu e, grania samego ping bardziej fizyczny. Po trzech miesiącach pojechałam znowu do Warszawy. E, powiedziałam, że jest lepiej, chociaż musiałam troszeczkę skłamać, hmm. bo, bo zależało mi na tym, żeby dał no mi to splaszenie. Tak, i, i, i pamiętam, że pół roku po Igrzyskach, które właśnie znalazłam wtedy Pawła, i wtedy zaczęliśmy razem współpracować. A wróćmy, wróćmy do wyjazdu do, do samego Rio. Jakie wrażenie na tobie zrobił ten cały świat olimpijski, wioska olimpijska? Miałam porównanie, bo moje pierwsze igrzyska były w Londynie w 2012 tak, tak. roku. Yy, więc nie było dla mnie coś nowego. Mm. Yy, jak miałam 14 lat, to w Londynie po prostu to był wielki po prostu w Londynie szok. O, yy. Miałam wtedy 14 lat, byłam najmłodszą zawodniczką w naszej kadrze, yy, więc wszystko było dla mnie nowe, a w Rio to już tak się czułam, że jak taki, taki yy, stary, wyjadacz. Tak, stary wyjadacz, bo już wiedziałam wszystko o co chodzi, co ma, co ma robić, gdzie co jest, jak co, co wygląda. Yy, wioska mi się bardzo podobała. W ogóle sam kraj, Brazylia, też bardziej egzotyczny, też bardzo mi się podoba, bardziej się do niego nastawiałam pozytywnie. A wróćmy, wróćmy do, do Londynu. Jako 14 latka pojechałaś, no to musiał być dla ciebie wielki szok, jak wylądowałaś, pojawiłaś się na całej tej imprezie. Wtedy towarzyszył Ci mocny stres, czy, czy jak zaczęłaś grać, to, to w miarę to się ustatkowało i robiłaś po prostu swoje? Pamiętam, że przed pierwszym meczem mocno się stresowałam, nie wiedziałam troszkę co robić, też sam trener mi nie, podpo nie, nie, jakby nie podpowiedział jak się zachowywać, ale y, podczas meczu wyglądało to dosyć dobrze, tak od, y, od zawsze tak mam, że przed meczem się stresuję, jak już gram to jest y, nie zmienię nie poza piłką, poza graniem i z każdym kolejnym meczem było coraz lepiej. I wtedy na, tym, na tej olimpiadzie było, był brąz. Tak, był brąz drużynowo. Wtedy byłam bardziej zawodniczką rezerwową. W drużynie zagram tylko jeden mecz. Na porównania już w Rio ja już wygrywałam mecz o złoto, więc no tak. taki progres cieszy. No ale no, wtedy miałaś 14 lat, więc schodziłaś do tej drużyny, no tak. ale mimo wszystko możliwość zagrania na olimpiadzie i zdobycia tego, tego brązowego medalu na pierwszych igrzyskach, no to było, było naprawdę coś. W Rio to było złoto w drużynie i brąz indywidualnie. Tak. Widziałem końcówkę meczu tego złoto tą ostatnią piłkę i ta radość, jaka później z ciebie biła, to aż taka łezka wokół dosłownie mi się zakręciła, bo to wyglądało naprawdę pięknie, jak cał, całe te emocje z ciebie zeszły i jak po prostu zaczęłaś się cieszyć. Wspominaliśmy wcześniej o meczu półfinałowym i wtedy go przegrałaś. Miałaś wtedy 18 lat i też wtedy, czy to z umiejętności, czy też aspekt, aspekt psychiczny tam zawiódł? Myślę, że bardziej aspekt psychiczny, tylko i, i wyłącznie. Umiejętności były na dobrym poziomie, czyli też znowu głowa zawiodła. 9 w piątym secie, dwie piłki. Pamiętam to do dzisiaj, jak te sześć punktów, zdobyte przez Chinkę, trwały dokładnie 30 sekund. To była chwila, moment, i już masz przegrany półfinał. Pamiętam, jak po tym półfinale nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nie mogłam kontrolować emocji, była po prostu złość i niedowierzanie, że jak mogłam to przegrać. I musiałam czekać. Jeszcze jeden dzień na mecz o brąz, co było chyba najgorszy dzień w moim życiu, ponieważ czekasz jeden dzień i nie wiesz, co ze sobą zrobić. tak naprawdę możesz ten mecz zagrać od razu, żeby po prostu go zagrać i przez jeden dzień się nie stresować. Gdzie tyle myśli w głowie i tak, musisz jeszcze czekać. Tak. Całą noc nie przespałam, tylko myślałam, co będzie, jak będę czwarta, co, będzie, co mam zagrać, jak, tak, jaką taktykę zastosować. I to właśnie się przełożyło na ten mecz o trzecie miejsce, bo źle go zaczęłam. Dwa pierwsze sety przegrałam do 8, było dwa 0 w setach. 6-2 przegrywałam w trzecim setie. Już wszyscy mówili, że jest już po mnie. Jestem czwarta. Ja takie swoje myśli w głowie nie dopuściłam. I wtedy właśnie, w pewnym momencie coś ze mnie zaszło po prostu. Jakby cały ten stres wyciągnąłam trzeciego seta i kolejne. Dwa wygrałam do pięciu, trzy dwa dla mnie i jestem trzecia. Znowu cztery piłki, pięć piłek mi dzieliło o tym, żeby być czwartą. E, czyli znowu też głowa była najważniejsza w tym meczu. A co takiego się stało, że nagle taki luz poczułaś i po prostu zaczęłaś robić to, co najlepiej potrafisz? No, nie pamiętam dobrze do tego momentu. Pamiętam rozmowę z trenerką po tym meczu, jak powiedziała mi, że w momencie, kiedy przegrywałam 6-2 ona wtedy nie brała czasu, bo wiedziała, że ja zdołam wyciągnąć tego seta i wygrać cały mecz. I ja później się zastanawiałam, że każdy normalny trener, właśnie 2.0.6.2, brałby czas, że już może być po meczu, jakoś mnie zmotywować, uspokoić, a ona tego czasu nie wzięła, ona po prostu chyba musiała we mnie wierzyć, że ja ten mecz jeszcze wygram, a... Co do momentu, gdzie coś ze mnie puściło, to nie pamiętam, co to mogło nawet być. Musiałam chyba jeszcze raz obejrzeć ten mecz i przeanalizować go. Ale co nie zmienia faktu, że odwróciłaś bieg meczu o 180 stopni, no i zajęłaś trzecie miejsce, zdobyłaś brąz i, i tak zakończyłaś indywidualne zmagania. Było złoto również, o którym mówiliśmy, mówiliśmy później w drużynie. Rywalizujesz również z zawodniczkami. Pełnosprawnymi? Tak, to od, od początku mojej kariery, z tym słowem to rywalizowałam z zawodnikami pełnosprawnymi. Zaczynam od kat kategorii młodzika, później jest kadet, junior, teraz jestem w kategorii młodzieżowej oraz seniorów. Dodatkowo gram w lidze, przez 4 lata gram w pierwszej lidze naszej bronowęki. Grupie południowej teraz od tego sezonu już stałe w ekstraklasie kobiet. Do tej pory wygrałem tylko dwa mecze, ale te w sumie najważniejsze dla naszej drużyny. Mam nadzieję, że wygram kolejne mecze w następnej rundzie. Jakby podsumowując to całą rywalizację z osobami pełnosprawnymi, jakby moim największym takim sukcesem jest wygranie w tym roku właśnie brązowego medalu w singlu na Mistrzostwach Polskich Młodzieżowców. Jest to mój pierwszy medal indywidualnie z czego się bardzo cieszę. W sumie to jest to, co na, na, na co najbardziej pracowałam. Do tego y, mam medale brązowe drużynowo i w deblu z Alicą Śliwą też w tym roku na, młodzież, na młodzieżowcach. Y, w 2016 zdobyłyśmy brązowy medal drużynowo w kategorii junior. Y, rok wcześniej srebrny medal w deblu też z Alicą śliwą, y, w y, kategorii junior, więc tych medali już kilka zdobyłam dla mojego klubu. A z twojego punktu widzenia jakie są takie największe trudności, z którymi się borykasz podczas metru z osobą, która jest pełnosprawna? Tak jak mówiliśmy o tej na przykład koordynacji ruchowej, czy stabilności myślę, że doświadczone zawodniczki, z którymi się mierzę już widzą te moje słabości i je wykorzystują i to jest właśnie ta różnica między nami gdzie ja muszę wykorzystywać słabości ich na przykład technicznych, czy czy fizycznych, a one po prostu wykorzystują moje słabości, które mam od urodzenia. I to jest w sumie taką, takim największym moim problemem, ale na tym staram się pracować właśnie dzięki treningu fizycznemu, czy, czy, treningu, czy dzięki treningowi na stole. I to jest chyba jedyna taka, jakby moja taka przeszkoda między nami. No tak, ale jak nadrabiasz, jak sama powiedziałaś, tych aspektach technicznych, czyli możesz wszystkich zaskoczyć, i to nie jest tak, że, że od razu jesteś skazana na porażkę, chwała Bogu, tylko, <gry> tylko sobie możesz na takim samym, równym poziomie z nimi, z nimi rywalizować. Tak, tak. Teraz mam cele coraz wyższe. Biorę przykład z Natalii Partki. Ona już od małego gra z osobami pełnosprawnymi na Mistrzostwach Europy i Świata i zdobywała tam medale. Ja już nie zdobędę medalu w kategoriach, kategoriach młodzieżowych, ale stawiam sobie za cel właśnie większą, jeszcze większą rywalizację z osobami pełnosprawnymi, ale nie tylko w Polsce, tylko też na świecie. Mam zamiar też jeździć na turnie dla osób niepełnosprawnych do innych krajów, żeby też się poogrywać, zobaczyć jak, jak, na jakim poziomie oni grają. Często słyszałem w różnych wywiadach, że właśnie Natalia, partyka, jest dla ciebie taką inspiracją, osobą, od której, na, na której się wręcz wzorujesz? Tak, to bo, bo są w taki moja pierwsza idolka z tenisa stołowego. Pamiętam to do dzisiaj, jak miałam chyba 11 lat i ona przyjechała do Tarnobrzega na mecz ligowy, grała wtedy różnie z Sochaczewa. I pamiętam o telefon mamy Karolina ubiera się szybko, bierz dres klubowy, Natalia przyjechała, zrobimy sobie z nią zdjęcie, porozmawiasz z nią, a ja taka zestresowana, że jak, jak Natalia jest w szkole ja jestem, jak mam się szybko nagle zebrać i późno na Natalii z nią porozmawiać. I się wtedy jest strasznie chyba, bo, bo nie, nie wiedziałam, jak zareaguje. Pamiętam, jak zrobiłyśmy to zdjęcie, to zdjęcie trafiło do gazety w ogóle, więc można je znaleźć w internecie. Ostatnio właśnie o tym rozmawiałyśmy. Tak jak powiedziałam, no była moja taką pierwszą widolką, że ona mi pokazała, że... Osoba niepełnosprawna też daje, daje radę, i do tej pory jakby ją traktuję wzór. I doszło do momentu, że teraz gracie razem? Tak, tak. Podczas rozgrzewki czy treningów wspólnych staram się ją podpatrywać czy podpytać. Ona też widzi, że ja chcę, więc sama też mi coś podpowie. W sumie ona jest takim moim jedynym wzorem teraz. A patrząc na listę Twoich medali, osiągnięć, to, to można przewijać tą listę i przewijać. Masz tylko 20 lat, a już. Taka ilość w drużynach młodzieżowych, czy kadeckich, czy w juniorkach, no to naprawdę, jak na tak młodą osobę, no to rzeczywiście tego się trochę nazbierało. Ja no, nie wiem, ile te, tych medali. Nie już... liczyłem, ale jak wyświetliłem stronę na Wikipedii, no to tam może się przewijać i przewijać. Ja, że ktoś założył tą stronę na tak, Wikipedii, tak, tak. ale tam chyba nie ma wszystkiego. Domyślam się, bo jeszcze znalazłem <laughs> chyba z polskiego związku Tenisa stołowego, czy osób niepełnosprawnych, mm -hmm. i tam było jeszcze więcej tego, więc naprawdę to robi wrażenie. A to Kolejne 10, 12 lat grania przede mną mam zamiar tyle grać. Oj, to spokojnie. Gdyż, mimo, że jesteś bardzo młoda, to jesteś już bardzo doświadczona. Ale chyba w Chinach bardzo, w takim bardzo podobnym wieku, wieku zaczynają, nie? Ja zaczęłam grać w jak miałam 10 lat. Mhm. To jak na ten chiński to jest bardzo późno. E... Tam, tam inne e, mają tak, kryteria. Jak, jak widziałam, to dzieci grały już w wieku 4, 5, 6 lat. Tak okay. dwa razy dziennie taką samą ilość godzin jak ja i też tak samo miało intensywny trening, więc już wiemy, dlaczego oni są numer jeden na świecie, a nie na przykład my. Więc 10 lat już gram, to można się wydaje, że trochę dużo, ale dla nich to będzie. Już mogą dzieci w wieku 12 lat gra, grać to samo co ja. Widziałem filmik, jak wygląda to chińskie szkolenie, ale wiadomo, to przez zachodnie media było robione, to zawsze może być przekoloryzowane. Ale czy rzeczywiście aż tak tam piłują te dzieciaki, żeby grały coraz lepiej, coraz więcej? Tak, nic na nic, media nie, nie, nie kłamią Czyli no. Czy to tak, bardzo podobnie wygląda? Tak, no własne oczywiście widziałem, jak te dzieci były nieraz po prostu. Czasami bite przez tych trenerów po 10 piłek na stół nie mogę zagrać. I u nas dziecko płacze, a tam trener podchodzi i bierze rakietkę i bije po, po ręce czy po plecach. Ja w tamtym momencie po prostu stanęłam, popatrzyłam, nie wiedziałam, co robić. I to, tak, te sytuacje zdarzały się kilka, kilka razy w ciągu miesiąca. Też z innych opowień słyszałam, że przez dwie godziny dzieci musiały stać pod ścianą, nic nie mogły robić. Więc to wszystko jest prawda. Okej, okay, czyli wiemy skąd ich metody treningowe rzeczywiście się biorą. <noise> Widziałem też filmiki z odnowy biologicznej. Tam byli pływacy i, i ciężarowcy. Czy wy też mieliście jaką, jakąś zapewnioną odnowę biologiczną po treningach? Jeśli chodzi o Chiny, to Samemu trzeba było sobie to wszystko zorganizować. Wydaje mi się, że właśnie w tym ośrodku, sobie byłam, to też zawodnicy musieli na własną rękę wszystko robić. Z tego, co wiem, to w lepszych ośrodkach wojewódzkich czy tych centralnych to wszystko jest tam na miejscu. Mają fizjoterapeutów, trenerów też od motoryki. Podobno Ośrodków samych tenisa zasłowego w Finach jest 100, może być nawet więcej. Są takiej lepszej rangi i troszeczkę mniejszej. A ja byłam w takim chyba średnim, mi się wydaje. Okej, okay, ale i tak zauważyłaś mega różnicę między tym, co tam jest, a to, co jest tak, w Polsce. Tak, kiedyś się wybrać do takiego ośrodka wojewódzkiego, a już do takiego centralnego, gdzie najlepsi tenisici grają, to chyba nie każdy ma wstęp. Oj tak, no pewnie, pewnie tak. Pewnie tam mają jakieś kryteria, które mi określają, tak. kto, gdzie, kto, kto gdzie może wejść. A jeszcze wracając do tej odnowy biologicznej, to widziałem, jak tam mistrzowie o. Olimpijscy już seniorsy byli okładani jakimiś ścierami z lodem, z zimną, nawet nie z lodem, z zimną wodą. Takie panie, takie babcie siedziały i okładały i pomagały w regeneracji. Więc może w sumie to lepiej, że na razie na to, na to nie trafiłaś, bo to mógłby, mógłby być duży, duży szok. Chociaż to, to, jak się traktuje dzieci, to tam też nie jest, nie jest nic, przynajmniej dla nas normalnego. A twój wyjazd do Chin. W jakimkolwiek stopniu był sponsorowany, ktokolwiek pomógł ci w tym, czy musiałeś wszystko, że tak powiem, ze swojej kieszeni wyłożyć? Cały wyjazd był z mojej własnej kieszeni po prostu sponsorowany. Okej, okay, czyli... W tym wyjazdzie na razie nikt mi nie pomógł, po prostu żeby właśnie znaleźć sponsorów na następne wyjazdy, ale tych pieniędzy po prostu nie żałuję, bo to jest taka inwestycja w samą siebie. Wierzę, że, że to się właśnie w Tokio zwróci. Niczego nie mogę żałować tego. O i tak, mogę Ci powiedzieć też, jakby nie jestem mocno wiekowy, ale na swoim przykładzie ja wstawiam przede wszystkim na swój rozwój, tylko że już w troszkę w tej samej dziedzinie, ale z innej strony, ze strony trenerskiej. I każdy wolny fundusz, każdą wolną złotówkę staram się, żeby zdobywać tę wiedzę, uczyć się od najlepszych. Stąd też współpraca z chłopakami tutaj w, w, w centrum treningowym. że tak samo wyjeżdżam na szkolenia, kursy, gdzie wiesz, równie dobrze można sobie odkładać te pieniądze, jeździć coraz lepszą furą. No, ale po co to? Ma się inne ambicje, inne tak. cele. Cieszę się w ogóle, że w wieku 20 lat mam, mam takie myślenie niż, niż moi rówieśnicy, bo kto. W... W sierpniu, jak są wakacje, wylatuję na miesiąc do Chin, a reszta moich rówieśników po prostu idzie na imprezę czy wieczorami, spędzają wspólnie czas. Dokładnie, ale to, to jest już kwestia priorytetu. Tak, nie? tak, Bo więc bardzo się cieszę właśnie z mojego takiego, ja to zawsze mówię, innego myślenia niż pozostali i to też dzięki właśnie Antkowi Mielskiemu to myślenie mam. Może to nie jest nawet inne myślenie, tylko to jest iś, i myślenie, które rzeczywiście możecie zaprowadzić bardzo daleko i tak myślą rzeczywiście raczej nieliczne osoby i takie osoby rzeczywiście osiągają. Osiągają, osiągają sukcesy. Tak, tak, w swoim życiu kilka osób takich spotkałam na razie do tej pory. I, żeby, i życzę życzyć tego, żeby spotykała tak. jak najwięcej. Dzięki swoim osiągnięciom zostałaś ambasadorem krakowskiego sportu. Czy to w jakiś sposób pomogło Ci, jeśli chodzi o te kwestie finansowe? Tak, zdecydowanie. Właśnie dostałam właśnie informację od klubu, od zarządu klubu, że taki, taki projekt powstał. I szybko się zdecydowaliśmy, żeby zgłosić małą kandydaturę, i udało się właśnie zdobyć te, właśnie to ten projekt, znaczy ten projekt, żeby się dostać do niego. I dzięki właśnie tym, tym funduszom, które dostaję, mam na przykład na wyjazd do Chin, czy na sprzęt, który potrzebuję, czy na kolejne obozy, wyjazdy. I bardzo mi to pomogło. Niestety ten projekt się kończy z końcem tego roku. Mam nadzieję, że w kolejnym roku też ten projekt powstanie i Kraków, miasto Kragu przedłuży ze mną umowę. Okej, okay, okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, masz okres czteroletni, czy okres przygotowań nie, do olimpiady czy do zawodów, tylko, tak. tylko i wyłącznie w tym roku. Tak, umowa trwa, trwa rok. Nie. A czy po Twoim sukcesie w Rio, po Waszym sukcesie w Rio, odezwały się jakieś firmy, sponsorzy, czy, czy raczej było głucho, cicho i nic się nie działo? Mm, kilka tym kierunku. informacji się pojawiło, ale wtedy nie miałam jeszcze takiej wiedzy na temat jakiegoś sponsoringu czy właśnie aktywności w mediach. Teraz się coraz bardziej tym interesuję i staram się właśnie sama w tym kierunku działać, chociaż też mam jedną propozycję od menadżera sportu. Dalej się na to nad tym zastanawiam się zacząć współpracę? ale dzięki tak jakby, moim samym staraniom znalazłem jedną firmę z odżywkami, suplementami, która chciałaby ze mną współpracować. Mogę też powiedzieć, że staram się dzięki jednemu menedżerowi o samochód od Toyoty, która będzie sponsorować igrzyska paralimpijskie w Tokio, więc powoli, powoli idę do, po, idę do przodu. Staram się coraz bardziej zagłębiać właśnie w tą wiedzę i myślę, że, że będzie coraz lepiej, że do igrzysk już te fundusze, które są mi potrzebne na przykład na wjazdy, będą dostępne. Okej. Okay. To mam nadzieję, że tak będzie ale te osoby niepełnosprawne w, za imprezy na przykład Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata to mamy mniejsze kwoty tak było od początku, odkąd gram mam nadzieję, że się to kiedyś zmieni bo uważam, że może nie wszyscy ale większość osób niepełnosprawnych którzy traktują właśnie sport jak już bardziej profesjonalnie, zawodowo Zasługują na to, żeby dostawać taką samą kwotę jak osoby pełnosprawne. jak jest jak nie ten sam. Tak, Często bardzo. Jest jeszcze większy. Dokładnie, <laughs> dużo większy. Gdy nie ma tych finansów, no to ciężko jest się przygotowywać w jakikolwiek sposób, gdy myśli się o tym, czy będziesz miała co zjeść, czy będziesz miała za tak, co opłacić, tak. nie wiem, trenera, mieszkanie czy cokolwiek, prawda? A przejdźmy jeszcze do tego, jakie są Twoje plany na przyszłość. Z jednej strony słyszałem o kierunku trenerskim, z drugiej strony był kierunek podróżniczy, z trzeciej strony był pomysł też, żeby w przyszłości otworzyć taki ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Jakbyś mogła coś na tym więcej, yy, ten więcej temat powiedzieć? Wszystkie trzy pomysły są yy, jak najbardziej na Marcina, tak. W swoim głowie mam, mam tysiąc pomysłów. Więc nie jestem pewna, co będę robić za 10 lat, ale tylko właśnie trzy pomysły, właśnie jakby moim też celem jest zostać trenerem dla osób niepełnosprawnych. Żeby ale później... stricte w tenisie słowym, czy tak, ogółem? Tak, tylko tenis stławy. Chociaż zastanawiam się też, żeby pójść w stronę motoryki, bo nie ma takiego trenera, który zajmowałby się tylko osobami niepełnosprawnymi, żeby zdobyć właśnie te kwalifikacje. Można też pójść w stronę mentalną, zostać trenerem mentalnym, i później jest cel, właśnie, żeby stworzyć ośrodek dla osób niepełnosprawnych, którego takiego nie ma w Polsce głównie dla osób niepełnosprawnych i chciałabym właśnie od małego najmniejszych dzieci brać, szkolić i później za 10-8 lat zrobić z nich tak jakby potęgę w Europie i na świecie, bo podsumowując to jestem jedną z najmłodszych osób w naszej kadrze, a mam już 20 lat, <grytanie> więc za 10 lat możliwe, że będę ja sama albo jeszcze 3-4 osoby, a powinno być 15-20, więc tych osób nie ma u nas w Polsce, a... A są osoby nieposprawne, tylko nie wiedzą o tym, że można grać w tym samowego. Tak, i kto jak nie ty, może najbliżej przybliżyć takim osobom zmagania sportowe, bo sama to na sobie przeszłaś, przeżyłaś i na co dzień doświadczasz. Tak, tak, więc to jest, jak mówi, mój chyba taki priorytetowy cel za dziesięć. 8 lat, żeby go wykonać. A jak, kiedy masz te, teraz następny turniej zawody? Czy na razie jest taki sezon, że, 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 że jest cicho? Teraz. Sezon Bo sezon teraz jest, liga jest? E, teraz mamy przerwę mm -hmm. do 11 grudnia w Lidze. Sezon jest cały czas w ruchu. Ja właściwie mam tylko jeden miesiąc wolny w roku. Jest to lipiec, e, ponieważ sezon dla osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych się wiąże ze sobą. I chodzi na to, że mam tylko jeden miesiąc wolny od, od ligi czy od zawodów. E, na początku grudnia wylatuję do, na turniej do Finlandii. Jest to turnie dla osób pełnosprawnych. E, mój drugi taki turniej w tym roku. E, pierwszy był Polish Open w, w marcu w, spa, w, w spale. Teraz będzie Finlandia, później e, są turnie znowu dla osób pełnosprawnych, i już og, ogólnokrajowe, później jest przerwa świąteczna i zna, znawiają się rozgrywki ligowe, kolejne turnieje, i tak do końca następnego roku. I tak cały rok z tak. tym tak. miesiącem przerwy. Rozumiem. Czyli, czyli ten tryb sportowy wymaga dużo poświęceń. Dużo jesteś czasu poza. Krakowem? Teraz coraz mniej. Te właśnie turnieje międzynarodowe dla osób niepełnosprawnych jeżdżę na nie coraz mniej, ponieważ jestem wysoko rozstawiona w rankingu i nie ma potrzeby, żeby właśnie na nie jeździć. Chociaż 2019 muszę zaliczyć cztery turnieje, plus główną imprezę, którą są Mistrzostwa Europy, czyli jest pięć turniejów w roku, plus jak mówiłam mam cel, żeby też jeździć na turnieje dla osób pełnosprawnych. Może to będą trzy albo cztery tur turnieje. E, jeszcze tego nie wiem. Podsumowując to chyba dużo. Mo możliwe, że jestem przez miesiąc w Krakowie, a później mnie miesiąc nie ma. Okej, okay, rozumiem. To zależy. A te turnieje dla osób niepełnosprawnych to też głównie pewnie po to, żeby uzyskać kwalifikację olimpijską. Tak, żeby zdobyć kwalifikację do Tokio trzeba zaliczyć cztery turnieje plus Mistrzostwa Europy. Dobra, to będziemy trzymać, trzymać kciuki. A powiedz mi proszę jeszcze zahaczę o temat przygotowania motorycznego. No wiadomo jest, że jakby zarzut rwania sztangi nad głowę i innych ćwiczeń z dwuboju, trójboju olimpijskiego nie zrobisz. No, no też nie ma takiej potrzeby często. E, powiedz mi, jak sobie z Pawłem radzicie, żeby Dociążyć danym wzorzec ruchowy, żeby obciążyć coś, żeby coś utrudnić? Paweł ma dużo pomysłów na Ma duży arsenał sprzętu tak, też. Na, tak, sprzętu i pomysłów, ma wiele rozwiązań. W ogóle się zastanawiałam, że właśnie Paweł się podjął tego wyzwania, bo chyba nie każdy chciałby. Albo podjął się tego wyzwania, że osoba niepełnosprawna zaraz będzie podnosić ciężary. Pamiętam nasze początki, jak Paweł przynosił jakieś pasy czy jakieś liny, żeby im jakoś pomóc. Teraz coraz mniej czasu spędzamy na siłowni z ciężarami, bardziej pracujemy nad szybkością, czy pracą nóg, czy stabilnością, czy czasem reakcji. Ale jak mówiłam, Paweł ma. Wiele, wiele pomysłów, i czasami się zaskakuje nad, nad, nad jego pomysłowością. Ale potrafi utrudnić życie, nie? Tak, zdecydowanie. <laughs> no sam mówił, Paweł, zresztą, że na początku zbyt dużo kombinował, ale po prostu ma jakiś tam arsenał ćwiczeń, których po prostu nie zrobicie, ale wszystko można zastąpić, czy jakimiś kamizelkami, czy, czy właśnie pasami, czy gumami oporowymi, i ten trening bez problemu można zrobić, że Ty sama widzisz, widzisz mocną różnicę, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. A powiedz mi, proszę, taka ostatnia kwestia, już na dzisiaj. Jak wygląda taka Twoja dzienna rutyna? Czyli e, jak tam wyglądają Twoje treningi? Jak się to rozkłada godzinowo? Ile tych treningów jest? Jak wyglądają Twoje posiłki i taki typowy dzień. To tak, dzień zaczyna się koło ósmej rano, wtedy przygotowuję sobie siadanie. o godzinie dziesiątej jest pierwszy trening, trwa dwie godziny. Zazwyczaj od razu po pierwszym treningu jest trening z Pawłem, który trwa godzinę, później jest albo trening mentalny z Antkiem, albo wtedy mam 3-4 godziny dla siebie, więc też go przeznaczam ten czas na, na jakieś książki czy oglądanie filmów. Później jest kolejny trening od 17.30, który trwa czasami do 20.00, i wtedy przygotowuję sobie kolację. I w sumie na tym kończy się mój dzień, dzień jak co to... dzień, dzień. jak co dzień. 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 A twoje posiłki na jak jak to wygląda z tam na śniadanie, wcinasz? Powiem tak, że rok temu korzystałam z cateringu dietetycznego. Po roku mi się on już przejadł. Pamiętam w ogóle początki z moją, z moją, z moją dietą, jak Paweł mnie ją ustalił. Wtedy miałam zapas 10 kilo. 69 uważam wtedy. To była naprawdę masakra po igrzyskach. Paweł mnie wtedy uratował. Widać różnicę. Tak, tak. To wtedy posiłki przygotowywałam sobie sama. Słodzam 10 kg. Później wziąłem katering dietetyczny. To wagę cały czas utrzymuję. Teraz posiłki sobie sama przygotowuję dalej pod, pod założenia Pawła co do diety. Czasami sobie teraz eksperymentuję, mam dużo też pomysłów, powiem, że odkąd zaczęłam stosować dietę, to zaczęło mi się lepiej gotować w ogóle i w sumie chyba tyle, więc tu w sumie Paweł ustalił wszystko, ja po prostu to realizuję. Czasami zda, zda, zdarzają się cheaty. Czasami. Co, naj, co najczęściej. Co najbardziej lubisz taki, na no, takiego cheat'a? To dużo tego. A okej. Okay. dużo, ale jak się miałam wybierać, to takiego dobrego burgera zawsze bym. No i zjeść. elegancko, dogadalibyśmy się. M22 w Krakowie, nie wiem czy byłaś, ale polecam. To jest na świętego Marka. Kojarzę. No, no to dodaję no to, no to, no to, tak mówię, dogadalibyśmy się bardzo dobrze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, że znalazłaś czas mimo napiętego grafiku, jeśli chodzi o, o same treningi. Życzę powodzenia w drodze do, w przygotowaniach i w drodze do, do takiego, żeby wszystko. Wszystko szło jak należy, żeby wszystkie treningi z Pawłem były takie jak należy, żeby trening mentalny również wnosił się na, na wyższy poziom i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo za te wszystkie słowa, za to, że też wpadłeś na pomysł, żeby zrobić ze mną ten podcast. Bardzo mnie to zdziwiło, że właśnie tak. A jednak. Także o czym ja mogę rozmawiać przez te 40 minut. A tu jednak wyszło, no, wyszło już trochę czasu. Tak, więc bardzo Ci dziękuję za to, że wpadłeś na ten pomysł. Super, bardzo dziękuję. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do obserwowania playlisty Motoryka Człowieka na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie.